Wizzly World, the happiest place within 20 minutes of Trimmerton. Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 razy, kiedy Nickelodeon wyśmiewał Disneya. But if you've been mean or kind of bad, I will knock out all your teeth. What's he got there? Oh, you know, just the frozen head of Charles Dingo. The world ain't so big and we're so small, but that's not a problem when nobody's tall. Przyjrzymy się momentom, kiedy nasze ulubione kreskówki i seriale Nicka godziły w dom myszki Miki i wszystko, co z nim związane. Jaka jest ich najzabawniejsza parodia Disneya? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10. Królewna Śnieżka Babcia. Pełzaki. You're a grandma, Miss Old Lady, ma'am? Oh yes, I have 7 grandchildren. Podczas wizyty w domu spokojnej starości Tommy i Angelika zostają pod opieką Mildred, zastępczej babci. Ujawnia ona, że jest prawdziwą babcią 7 wnuków, a wszystkie mają bardzo znajome imiona. This is Doc, and here's Happy, and Sneezy, and Grumpy, and Dopey, and Bashful, and... I always forget the 7th one. Zgadza się. Najwyraźniej Mildred jest Śnieżką, a jej wnuki noszą imiona 7 krasnoludków. Można by myśleć, że to odniesienie do baśni. Jednak, biorąc pod uwagę, że jedną z najbardziej znanych wersji jest film Disneya z 1937, jest całkiem jasne, co naprawdę zainspirowało ten żart. Niestety, Mildred nie pamięta imienia śpioszka i sama ucina sobie drzemkę, pozostawiając Tomiego i Angelikę samych sobie. Sleepy? Actually, now that you mention it, I could use a little nap. Numer 9. Na Białolandia. Harmidom. Hey, Dairylanders, I'm Kai, churn maiden, and today I'm gonna teach you all about butter churning. Jednym z ulubionych miejsc harmidomskich jest park rozrywki na Białolandia. Miejsce tak fajne, że rozlejecie mleko. Można porównać go z prawdziwymi parkami rozrywki, takimi jak Disneyland. Naprawdę widać podobieństwa, w szczególności w jednej atrakcji, serowym morzu. Rejsie statkiem po morzu roztopionego sera, w czasie którego mechaniczne krowy śpiewają o radościach na biału. Isn't seas o' cheese great? Dairy binds the world together, dairy binds us all. Brzmi znajomo? Przejażdżka łodzią z odtwarzaną w kółko irytującą piosenką? To wersja kultowej przejażdżki It's a Small World, a serialowa piosenka jest tak samo denerwująco chwytliwa jak ta prawdziwa. Oh, wait! Don't you wanna sail through the land of lactose? Numer 8. Norbert jako myszka Miki. Bobry w akcji. Na początku odcinka Rozgryź to Norbert ma przyjemny sen. Słońce się uśmiecha, a on radośnie tańczy po lesie w swoich czerwonych szortach na guziki, dużych butach i rękawiczkach. Tak, we śnie stał się bobrową karykaturą legendy, myszki Miki. Od stroju przez odważną postawę po swój głos. La la la, la la, la la, la. Niestety, sen Norberta zostaje przerwany przez szokujące odkrycie, że gryzie łóżko przez sen. First chew of the day. Przynajmniej przez chwilę był szczęśliwy, nim zawstydziła go rzeczywistość. Kto jest szczęśliwszy niż kultowy gryzoń Disneya? Numer 7. Miki w spożywczaku. Rocco i jego świat. Rocco robi zakupy spożywcze, a my widzimy klienta zdenerwowanego, że nie ma jego ulubionych lodów. They never have my flavor. Been a long time since I had me a big bowl of head cheese and berries. Zauważyliście coś znajomego? Wielkie buty, czerwone bufiaste spodenki i to, że jest myszą? Tak, to kolejna chodząca, gadająca parodia myszki Miki. This is the spot! The girls are supposed to meet us here any minute! Jeszcze zabawniejsze jest to, że ta parodia jest przeciwieństwem Mikiego, który jest bardziej uporządkowany i optymistyczny. Choć też bylibyście zdenerwowani, gdyby w sklepie zabrakło waszego ulubionego smaku, zaskoczyło nas, kogo można spotkać na zakupach. Numer 6. Czarownice z Rodeo Drive. Big Time Rush. We nailed this audition, James. We're both going to be on Witches of Rodeo Drive. James chce zostać aktorem, więc idzie razem z Camille na przesłuchanie do nowego programu telewizyjnego. Czarownice z Rodeo Drive.
Brzmi znajomo? To dlatego, że tytuł i sam program są parodią sitcomu Disneya Czarownice z Waverly Place. Niewiele wiadomo o Rodeo Drive, poza tym, że brzmi jak typowy sitcom o czarodziejach w szkole średniej. Nawet bardziej niż Waverly Place. Kamil przesadza, ale James dostaje rolę. Pewnie byli pod wrażeniem jego mięśni brzucha. Hello? James, congratulations. You got the part. You're Mennok, the warlock with great abs. A do tego James przez cały czas miał czapkę Mickey'ego czarodzieja. Numer 5. Jiminy Lummox, Ren i Stimpy. It's him, Ren! It's Jiminy Lummox! Ren i Stimpy parodiował Pinokia Disneya nie raz, ale dwa razy. Jedna z parodii to pokręcona opowieść, w której Ren tworzy syna z jaj. I shall call thee Egyokio! Druga i nasz faworyt to Ren i głupkowate sumienie, Jiminy Lummox. When you wish upon a side of beef, soon will come an end to all your grief. W przeciwieństwie do dowcipnego Jiminy Cricketa z oryginału, Jiminy Lummox jest bezwzględny. Kiedy Ren traci panowanie nad sobą, Lummox uderza go w głowę, w bolesnym, dosłownym sensie. If you can't say nothing nice, don't say something at all. Miejmy nadzieję, że ta trudna miłość nauczy Rena słuchać swojego sumienia. Świerszcz nie dotarłby do niego tak skutecznie. Mother. Numer 4. Trzej myszkieterowie. Przygody Timiego. Timmy, Cosmo i Wanda ścigają podstępnego Toma Sawyera przez największe dzieła literatury. Trafiają do trzech muszkieterów Aleksandra Dumasa. Jednak to, co odkrywają, nie przypomina muszkieterów. Zamiast tego trio odnajduje tytułowych bohaterów zamienionych w trzech myszkieterów. Musketeers, roll call! Każdy ma uszy myszki Miki i zgłasza obecność. Musketeer, roll call! Aramay! Darty! Party! Francuscy awanturnicy zostali wprowadzeni do klubu myszki Miki. Z powodów prawnych nie mogą mówić myszkieterowie. Prawa autorskie czy nie, zabawne było zobaczyć to sprytne użycie gry słownej jako zabawnego odniesienia. Egad! He's turned the three musketeers into the three mouse! Let's go! Numer 3. Świat rękawic. SpongeBob kanciastoporty. Nawet pod wodą znajdziemy parodię Disneya. Od SpongeBoba z jego wewnętrzną Mary Poppins po magię parku rozrywki Świat rękawic. Boy, do I love the two-fisted funnest club world! Ta wzorowana na Disney World kraina czarów oparta na rękawicach jest własnością Hieronymusa Glove, założyciela, który opiekuje się parkiem nawet kiedy jest kryogenicznie zamrożony w bryle lodu. Right, it's me, Hieronymus Glove! I'm the bloomin' creator and spokesmate of Loveworld! Gdyby to nie było oczywiste, to Hieronymus jest parodią Walta Disneya, człowieka stojącego za konglomeratem. Od jego zawodu przez wizualne podobieństwo, aż po mit o kryogenicznym zamrożeniu. Choć ta plotka już dawno okazała się fałszywa, wiele dodaje do tej przezabawnej parodii legendy kreskówek. I may be cryogenically frozen, but I'm not a loony. Numer 2. Dingo Channel, iCarly. Well, you know the guy who started it like 60 years ago? Charles Dingo? Yeah, I heard that when he died of some rare disease, they froze his head and they've kept it in a special freezer to this day. W iCarly mamy parodię Disney Channel o nazwie Dingo Channel. When we get there, maybe you could find the head of Charles Dingo. The frozen head. We leave at midnight. Ich programy są znane z kiepskich dowcipów i z tego, że dorośli wychodzą na głupków. Nie żeby Nickelodeon mógł się natrząsać. Największym błędem jest jednak podkradanie dowcipów iCarly. Hey, here's a flash drive with the segments of the last two iCarlys you wanted. Whoa, it's the iCarly girls. Man, we all love your web show. I oczywiście jest ich najgłębszy, najmroczniejszy sekret. Zamrożona głowa ich założyciela, Charlesa Dingo, ukryta w Dingo Studios. Charles Dingo's head is in there. You don't know that. What else would you keep in a cryogenic freezer like that? Cryogenic frozen pizzas? Mit o Walcie Disneyu jest stary jak świat, ale zabawne jest nowe podejście Nickelodeona i ich żarty wymierzone w Disney Channel. The most
I'll sue you guys. This is the Dingo Channel. So we have the lawyers, the money, and therefore the power to steal any ideas we want. And there's nothing you can do about it. Zanim ujawnimy nasz numer jeden, pora na kilka wyróżnień. Sukienka Stacy, Zoe 101. Stacy ma na sobie suknię księżniczki Disneya. Do you like my dress? No. Oh! Well, thanks for the constructive criticism! George prosto z drzewa. Szał na Amandę. Rodzina Blockbuster parodiuje George prosto z drzewa. I am the George from the jungle. George, George, George from the jungle. I had better be watching out for that tree. Publikujemy nowe filmy każdego tygodnia. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Walt Nerkney i Nerkaland. Przygody Timiego. Here we are, folks! Oh my gosh! Kidneyland! We're in Kidneyland! And oh my gosh! Look! It's Walt Kidney! To drugi typ z tego samego serialu, ale ta parodia jest za dobra, by ją ominąć. Podczas wycieczki po ciele Vicky, Cosmo i Wanda trafiają do najszczęśliwszego miejsca złowrogiej opiekunki, Nerkalandu. Hello, and welcome to Kidneyland, located in scenic Vicky the Babysitter. Tam spotykają założyciela parku, Walta Nerkneya, i są oprowadzani przez nocniczka, choć to tylko praca wakacyjna. Don't we know you? Look, it's a summer job, okay? Please don't tell my parents. Ta krótka scena zawiera aż 3 parodie. 4, jeśli liczyć Vicky udającą królewnę Śnieżkę z pomocnymi zwierzętami. I udało im się zabawnie opowiedzieć o Disneylandzie. Uważamy, że panu Disneyowi mógłby schlebić ten krótki, ale zabawny hołd. Cleaning, cleaning, how I love the cleaning. Podobał wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.